Tomil Olsztyn, Helius Białystok, czyli inauguracja drugiej Ligi Kobiet, ale zanim zawodniczki rozpoczęły spotkanie, to przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej Jerzy Budziłek wręczył piłkarkom Dumy Warmii puchar za zwycięstwo w rozgrywkach trzeciej Ligi Kobiet. Worek z bramkami rozwiązał się w 13 minucie meczu. Natalia Lenard do Adriany Rosiak, następnie kapitan Stomilo zagrywa w kierunku Agnieszki Brzozowskiej-Stańczyk. Ta w trochę nietypowy sposób odgrywa do Pauli Zawistowskiej. Wygrany pojedynek z Białostoczanką i bramkarka Heliosu pokonana po raz pierwszy. Dziesięć minut później Stomil prowadzi już 2-0. Ponownie na listę strzelców wpisała się Paula Zawistowska. Natalia Lenard do Adriany Rosiak, ale piłka po jej strzale nie znalazła się w siatce rywalek. Przy trzecim trafieniu dla Dumy Warmii duży udział miała białostocka defensywa, która popełniła serię błędów, co ostatecznie wykorzystała Anaida Szachbazjan. Mimo przewagi, olsztyński zespół kilka razy popełniał błędy. Między innymi w 36 minucie, kiedy to po złym rozegraniu rzutu wolnego piłkę przejęły zawodniczki Heliosa i ze sprawą Karoliny Wojdałowicz zdobyły gola na 3-1. Ta sama zawodniczka kilka chwil później mogła zdobyć drugą bramkę, ale dobrą interwencją wykazała się Aleksandra Jarocka w akcji Stomilek, czyli od niedawna maskotka Stomilo Olsztyn, stworzona dzięki organizacji Stomil Socios. 5 minut po przerwie Adriana Rosiak sprytnie przerzuca piłkę do Pauli Zawistowskiej, która mija bramkarkę Heliosa i po raz trzeci w tym spotkaniu pakuje piłkę do siatki. Paula Zawistowska nie dość, że zebrała nieklasycznego hat-tricka, to i jeszcze asystowała przy golu na 5-1. Strzelczynią Agnieszka Brzozowska-Stańczyk. Niespełna 60 sekund później, przed szansą na drugie trafienie stanęła Anaida Szachbazjan, lecz zamiast uderzyć po tak zwanym długim rogu, trafiła niestety w bramkarkę. W 68 minucie, jak mawia klasyk z piłkarskiego pokera, padła bramka kuriozum. Aleksandra Duda podała do Adriany Rosiak, ta zamierzała odegrać na dobieg do Pauli Zawistowskiej. Napastniczka Stomilu chyba myślała, że nie zdąży do tej piłki, niezrozumiana decyzja bramkarki Heliosu i było 6-1. Takim rezultatem kończy się mecz Stomil Olsztyn z Heliosem Białystok i olsztynianki godnie inaugurują rozgrywki drugiej ligi. Myślę, że pierwsza połowa była taka średnia, ale graliśmy bardzo dobrze. Ta pierwsza bramka, straciłyśmy ją tak po głupim błędzie, ale drugą połowę zagraliśmy pewnie i dobiłyśmy przeciwnika. Kiedy ostatnio właśnie zdobyłeś takiego nieklasycznego hat-tricka? Nie mam pojęcia. Jakoś w trzeciej lidze jeszcze, ale to już bardzo dawno. Ostatnio nie mogłam się wstrzelić, więc się bardzo cieszę, że w końcu mi się udało. Na pewno jestem pod wrażeniem tych fajnych dziewczyn, młodych dziewczyn ze Stomilu, które grały. Co prawda trudno tu jest mówić o wyniku, bo przyjechaliśmy takim, my dopiero że sobie zbieramy się po wakacjach bez 5 zawodniczek podstawowych i przede wszystkim bez bramkarki. No wiadomo było, że 5 bramek bramkarki, trudno grać na tym poziomie bez bramkarza. Mimo to myślę, że kalkulowaliśmy to, że tu możemy przegrać i myślę, że już w następnym meczu będzie dużo lepiej.
wynik 6-1 może wysoki, ale zasłużony w pełni. Przy czym no, było to spowodowane naszą słabością po prostu bramkarza, a nie jakąś taką rewelacyjną grą 100 minut. No, różnica klas, zespół na, myślę, że na początek fajny, na przetarcie. Troszeczkę nerwowy, troszeczkę takiego widać było jeszcze braku, mówię trema, myślę, że trema tu zaważyła, chociaż fajnie to wyglądało na początku. Strzeliliśmy te 3 bramki, potem no, mówię, jak my sami strzelimy, to nikt nam nie strzeli. Źle rozegrany rzut wolny, kontra, łańcuszek błędów, bramka, daliśmy im, że tak powiem, odetchnąć. No, ale potem znowu przejęliśmy całkowitą kontrolę i skończyło się, jak się skończyło, bardzo wysokim wynikiem, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że już z każdym meczem będzie o wiele lepiej, o wiele spokojniej, tak? Ta trema już zejdzie, myślę, po tych 90 minutach w drugiej lidze i będzie całkiem inaczej, jeszcze lepiej. Spodziewałeś się aż tak wysokiego wyniku? Nie spodziewałem się, gdyż Helios pościągał dziewczyny tutaj z całej Polski i tutaj z najbliższych tych klubów. Zawsze buduje mocną ekipę i na początku rundy czy sezonu jest zawsze groźnym przeciwnikiem. A później powolutku te dziewczyny odchodzą, jakieś kontuzje i coraz słabszy jest, a na początku zabiera punkt. Dlatego się cieszę tym bardziej z tych trzech punktów w drugiej lidze historycznych.